magazyn sportowy. Remisuje 1-1 z Mołdawią na Stadionie Narodowym i tracimy kontrolę w naszej grupie eliminacji do Mistrzostw Europy. Musimy się oglądać na rywali. Polacy zajmują po 7 spotkaniach 3 miejsce w grupie E. No i został nam tylko jeden mecz z Czechami, a Czechom zostały 2 spotkania, więc musimy się na nich oglądać. I Mołdawii zostały 2 spotkania i też musimy się na nią oglądać. W naszym studiu goście Stefan Majewski, były reprezentant Polski, także były trener reprezentacji Polski, obecnie wiceprezes Krakowi. Dzień dobry. Witam serdecznie. Oraz Hubert Bugaj, dziennikarz TVP Sport. Dzień dobry. To panowie, ja zacznę, wrzucę może taką trochę tezę. Czy my oglądamy teraz najgorszą reprezentację od czasów Fornalika? Hubert Bugaj. Do tablicy. Myślę, że tak. No niestety myślę, że tak. Natomiast... No mam wrażenie, że dopiero teraz zaczynamy taką przebudowę tej reprezentacji i ta przebudowa będzie trwała i potrzeba trochę czasu, także wszystkiego bym na karb trenera Michała Probierza nie zrzucał, natomiast no cofnęliśmy się trochę w rozwoju i faktycznie pewnie trochę to potrwa, zanim wrócimy na taki poziom, do jakiego przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach i na który też trochę narzekaliśmy, prawda? Ile byśmy dali, żebyśmy teraz mieli taką sytuację w grupie eliminacyjnej, jak mieliśmy chociażby za trenera Jerzego Brzęczka, na którego tak narzekaliśmy. No i trzeba wziąć poprawkę na to, jak narzekaliśmy na styl, że trzeba po prostu się skupić na tym, jakie wyniki osiągamy. Panie trenerze, to samo pytanie. Najgorsza czy nie najgorsza? To jest bardzo trudna rzecz, ale powstaje nowa reprezentacja, jak popatrzymy, jacy zawodnicy weszli, jacy grają. Zawodnicy, którzy mają bardzo mały staż, można powiedzieć, tej reprezentacji. I to na pewno wczorajszy mecz nam potwierdzi, że na to będzie potrzeba troszeczkę czasu, żeby ta reprezentacja zrozumiała się, jak ma grać, szczególnie w defensywie. Oczywiście w ofensywie bez Lewandowskiego wyglądamy trochę inaczej, ale ta defensywa, wydaje mi się, że musi nad sobą bardzo dużo jeszcze popracować. A czy są szanse właśnie, żeby gdzieś tam widmo lepszej gry w przyszłości? No bo trochę mam wrażenie w ostatnich latach tak odbijamy się od ściany do ściany. Raz zatrudniamy selekcjonera, gdzie mówimy niech zagra dobrze piłką, niech buduje, niech będą te wyniki, ale przy okazji dobra gra. A z drugiej strony nagle gasimy pożary i mówimy niech przyjdzie trener, tu na szybko potrzebujemy tu i teraz wyników. No właśnie, czy może też gdzieś tam sposób zarządzania, zatrudnienia trenerów, nie ma tej wizji może trochę w naszej reprezentacji na przyszłość? No ja uważam, że jest szansa większa niż była za trenera Fernando Santosza, bo tamtej szansy nie widziałem. Ja w ogóle tak troszkę sceptycznie podchodziłem do zatrudnienia Portugalczyka z tego względu, że wydawało mi się, że na tamten moment potrzebny jest właśnie ktoś pokroju Paulo Sousy bardziej, czyli taki architekt, który będzie miał swój pomysł na reprezentację i będzie starał się w jakiś sposób ją budować, a przyszedł trener, któremu wydawało się pewnie, że z tymi samymi nazwiskami po kilku poprawkach jest w stanie no na pewno zakwalifikować się na Mistrzostwa Europy, a na tych Mistrzostwach Europy, biorąc pod uwagę charakterystykę też jego pracy, będziemy w stanie coś zdziałać, może w taki sposób, jak zrobiła to reprezentacja Portugalii, czyli może niezbyt efektowny, natomiast bardzo skuteczny. Mam na myśli te Mistrzostwa Europy w roku 2016. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że teraz dopiero zaczynamy jakąś przebudowę tej reprezentacji, natomiast też patrzy się na nazwiska, które mamy w składzie i też trudno oczekiwać przed meczami, że za chwilę zobaczymy koncert reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że potrzeba jeszcze dużo czasu, żeby to w jakiś sposób uformować. I dlatego może nie jestem aż tak mocno krytyczny po tych 2 spotkaniach trenera Michała Probierza, bo po prostu nie miałem zbyt wygórowanych oczekiwań przed tymi spotkaniami. Jasne, liczyłem na 6 punktów, liczyłem na wygraną na Wyspach Owczych i wygraną z Mołdawią, bo to w jakim składzie byśmy nie wyszli, to wydaje mi się, że reprezentację Mołdawii pokonać powinniśmy. Natomiast w moich oczach to i tak wyglądało troszkę lepiej niż na Stadionie Narodowym przeciwko Wyspom Owczym około miesiąc temu. Panie trenerze? Myślę, że wszędzie każdy jak chce cokolwiek budować, to liczą się fundamenty i tutaj, jeżeli ta reprezentacja, można powiedzieć, powstaje troszeczkę nowa, troszeczkę inaczej zbudowana, tak jak ten Michał Probierz sobie to wyobraża, to musimy zacząć od defensywy, a ta defensywa no, w wczorajszym spotkaniu, przepraszam, to powiem, nie była taka najlepsza. I tutaj, jeżeli popracujemy nad tym, to myślę, że dla każdego z zawodników będącego na boisku będzie łatwiej grać, jeżeli będzie miał w głowie, aha,
my w tyle jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Ja nie mówię, żeby grać w defensywie kilkoma zawodnikami. Starczy tą trójką odpowiednio powiedzieć, co mają robić, w jaki sposób. Jeżeli to sobie zorganizujemy i ta defensywa będzie działać, to wtedy będziemy mieli większe szanse grać ofensywnie i wykorzystywać to. Ja się zapytam o tę trójkę, bo to jest długa dyskusja, wieloletnia. Trójka czy czwórka, bo tak naprawdę sukcesy polskiej reprezentacji i te dawne, i te powiedzmy bliższe, wiązały się najczęściej z systemem czterech obrońców. Teraz na siłę próbujemy grać nowocześnie, nie wiem czy na siłę, próbujemy grać nowocześnie z trzema obrońcami, dwoma wahadłowymi, no i jakoś nie idzie. To tak się wydaje, bo my graliśmy poprzednio iloma obrońcami? Czwórką. Graliśmy trzema i jeden asekurował. Dzisiaj gramy w strefie, czyli tego asekurującego niejako wykluczyliśmy i gramy tą trójką. Poprzednio się też tak grało. Oczywiście za nami był tak zwany libero, który czyścił i tak dalej, ale w większości to był prawy, lewy i środkowy obrońca. I tak potrafiliśmy grać. Myślę, że ja jestem też zwolennikiem gry trójką obrońców. Uważam, że jeżeli ma się trzech obrońców, trzech środkowych najlepszych obrońców, to ta defensywa jest dobra. Dobra. I teraz tak, zawsze jest kwestia wahadłowych. Co oni mają do zrobienia? Dla mnie to ten wahadłowy to powinien mieć 65% ofensywy. Jeżeli wygramy, to mamy zawodnika, który potrafi rozegrać, potrafi dorzucić, sam potrafi cokolwiek zrobić i wtedy zespół gra ofensywie. Natomiast w defensywie, jeżeli on w 35% zabezpieczy tą strefę, w którą on ma być, to zupełnie starczy. Ja bym powiedział, że tak krawiec kraje jak mu materii staje i tak na dobrą sprawę w tej chwili nie mamy skrzydłowych, no bo jest Kamil Grosicki, który pewnie może wejść na pół godziny, na 20 minut i zawsze da coś ekstra, natomiast drugiego skrzydłowego, Kuba Kamiński, nie gra w Wolfsburgu, więc trudno w jakiś sposób na niego stawiać od pierwszej minuty, a też się rozglądam po obronie i lewy obrońca na przykład, Bartłomiej Wdowik, to jest jedyna opcja na lewą obronę w takim zestawieniu czwórki w tej chwili. No jasne, można Jakuba Kiwiora przestawiać na tę pozycję i to miało miejsce za trenera Fernando Santosza, kiedy graliśmy troszkę w taki asymetryczny sposób, natomiast no te wyniki no też nie były najlepsze, więc tutaj kwestia ustawienia, wydaje mi się, że to jest kwestia drugorzędna. Dotychczas twierdziłem, że taka bojaźń to jest największy problem reprezentacji Polski, bo miałem wrażenie, że i też wielu selekcjonerów to podkreślało, że na treningach ci piłkarze naprawdę wyglądają dobrze, że na to się fajnie patrzy, natomiast kiedy wychodzą na boisko, to odnosiłem takie wrażenie, że każdy tę odpowiedzialność od siebie odsuwa, żeby później nie znaleźć się w jakimś filmiku w internecie, żeby ktoś się nie kopnął w czoło, żeby to nie zostało wyśmiane, żeby kibic nie skrytykował tego albo tamtego, więc najlepiej ja oddam piłkę do kogoś, najczęściej do Piotrka Zielińskiego i zobaczę, co się stanie. Teraz mam wrażenie, że tej chęci do gry jest troszkę więcej, natomiast jeszcze nie aż tak dużo. Trener Michał Probierz też od początku podkreślał, że to jest jeden z jego celów, żeby trochę ośmielić tych piłkarzy, żeby oni byli odważniejsi na boisku. Byli być może odważniejsi w meczu z Wyspami Owczymi. Mam wrażenie, że wczoraj na początku szczególnie tej odwagi zabrakło i gdzieś około 30 minuty dopiero. Kiedy już nie było nic do stracenia. Tak, kiedy już nie było nic do stracenia. No, ciekawy byłem tego meczu z Mołdawią, bo wiecie, to też jest różnica grać przy 3,5 tysiąca kibiców na dalekich Wyspach Owczych, gdzie generalnie nie odczuwasz tego całego napięcia, a przenieść się na Stadion Narodowy, gdzie 52 tysiące kibiców oczekuje w meczu z Mołdawią raz, że pewnego zwycięstwa, a dwa, że też takich wrażeń estetycznych. I szczerze mówiąc byłem ciekaw, jak sobie poradzą też ci wchodzący do reprezentacji zawodnicy w tym meczu z Mołdawią i wydaje mi się, że też ta atmosfera tego spotkania nieco ich mogła skrępować. Mhm. No to czego zabrakło wczoraj? Pomówmy trochę o samym meczu. Czy to jest tylko kwestia właśnie mentalna, to co ty mówisz, Hubert? Czy może to jest też kwestia ustawienia, bo może my nie mamy zawodników do grania wahadłowymi, bo nawet jak spojrzymy sobie na Matiego Kesza i jego formę w Aston Villa, a to jak się prezentuje w reprezentacji, no to jednak widać dużą różnicę, jeżeli chodzi o grę. Czy to jest kwestia, panie Stefanie, mentalna, czy jednak brakuje nam też może na kilku pozycjach umiejętności? Ja uważam, że my zrobiliśmy ogromny błąd, gdy zaczęliśmy grać w strefie, to zwolniliśmy zawodników z odpowiedzialności za zawodnika. Ta gra jeden na jeden troszeczkę nas szwankuje. Kiedyś, jak mogę tak powiedzieć, za moich czasów, to obrońca w pierwszej kolejności miał zniwelować siłę
tego zawodnika. A tutaj, grając w strefie, ta odpowiedzialność się dzieli i potem czasami wychodzi tak, że nie wiemy, kto tego zawodnika krył. Jeżeli będziemy, popracujemy na tym, że będzie odpowiedzialność rzeczywiście za zawodnika, to wydaje mi się, że ta trójka obrońców, ja jestem zwolennikiem gry trójką obrońców, uważam, że to jest trzech środkowych obrońców, jeżeli oni są bardzo dobrze zgrani i wybierzemy tych najlepszych, to wtedy jak popatrzymy, w jaki sposób gra przeciwnik, rzadko przeciwnik gra trzema napastnikami, dwoma, jednym, to wystarczy nas zupełnie trzech. Natomiast jeżeli będziemy grali w strefie, to zawsze będziemy mieli trzech zawodników tyle, a przez to pozwalamy przeciwnikowi, żeby był bardziej mocny w ofensywie. Strefa jest bardzo dobrą obroną, ale wymaga jednej rzeczy. Bardzo dobrego zgrania. I to w każdym sporcie zespołowym to jest to samo. No tak, zgranie, a jeszcze jeżeli, odpowiedzialność jeden na jeden, bo no to, tak, to tego no nam tak, brakuje. Tak, ale chodzi o to, że strefa jest mega skuteczna pod warunkiem, że naprawdę jest wypracowana, dopracowana. Jak masz jeden czy dwa treningi, nie dopracujesz strefy z zawodnikami, którzy się nie znają. Bo przecież teraz tak naprawdę grali zawodnicy, którzy się nie znali. No bo Peda w obronie to jest człowiek, który no pierwszy raz się pojawił, oni pierwszy raz na oczy go widzieli, ci inni zawodnicy. Więc być na może pewno, to na pewno jest też. Jakiś mały mankament, ale myślę, że każdy obrońca zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli ma przeciwnika, to musi go, że tak powiem, zniwelować, jego atuty przyściutko. I tutaj jaki to będzie, który to po to są również koledzy z prawej czy z lewej, jeżeli gra na środku, żeby mu pomóc, ale będzie ta odpowiedzialność za tego zawodnika. My o tej odpowiedzialności uciekamy. Najłatwiej by było odpowiedzieć na to pytanie, że zabrakło skuteczności, prawda? Bo jednak... Przede wszystkim. Głowa i mur. To miałem takie wrażenie po tym meczu, że no niestety głową muru nie przebijesz. No nasi nie przebili, chociaż próbowali tą głową wiele razy. Spójrzmy nawet na statystyki. No 21 strzałów na bramkę ze strony reprezentacji Polski, 7 celnych. Mołdawia 4 strzały i 1 celny i 1 gol. Tak, no tak się czasem zdarza w tych meczach ze słabszymi drużynami, natomiast no ja mam chyba największe pretensje o to, że my nie byliśmy przygotowani na to, na co trener przygotowywał generalnie te drużyny, bo mówił o tym i na konferencji przedmeczowej, że to kontratak i stały fragment, to są największe atuty reprezentacji Mołdawii, a druga strona tego medalu to jest na agresywność reprezentacji Mołdawii i na taki szybki doskok do przeciwnika, bo ile razy w tym meczu było tak, że komuś piłka odskoczyła, że podanie było, wydawałoby się proste, a lądowało gdzieś 2 metry obok odbiorcy, więc... Tu były największe problemy i tak nie jestem do końca w stanie stwierdzić, dlaczego tak się wydarzyło, no bo jeśli trener cię uczula na jedną i drugą rzecz, a ty po jednej z nich tracisz bramkę, a po drugiej masz mnóstwo kłopotów, no to znaczy, że coś jest nie tak. Ja też się zgadzam z tym, że ta powiedzmy dynamika, w jakiej robił nasz przeciwnik, szczególnie dochodził do naszych zawodników, przyciutko to no chciałbym, żeby u nas tak było. My no. Troszeczkę inaczej tak. To realizowaliśmy, a tutaj to oczywiście potrzeba dobrego przygotowania, dużo siły. Widzieliśmy, że koło 70 minuty już Mołdawia troszeczkę że usiadła. Tak powiem, straciła z tych swoich. Ale my nie wykorzystaliśmy tego. Tak jest i to jest właśnie to, że czasami to 70 minut w zupełności starczy, żeby przeciwnika w jakiś sposób oszukać, bym powiedział. Zniszczyć fizycznie, można powiedzieć. Nie podjęliśmy znowu takiej walki wręcz troszkę, bo pamiętacie jak po tej wstydliwej porażce w Kiszyniowie i kiedy rozkładaliśmy ją na czynniki pierwsze, to doszukiwaliśmy się chociażby tego, że ani jednej żółtej kartki w takiej sytuacji, kiedy prowadzisz 2-0. Tutaj jedna żółta kartka. Na żółta kartka, natomiast cały czas odnoszę takie wrażenie, że to Mołdawianie byli po prostu do tego meczu lepiej nastawieni tak mentalnie, że oni przyjechali tutaj wygrać, a my mam wrażenie, że spodziewaliśmy się czego, że oni staną przyjechali przed 16. Wydaje mi się nie tyle wygrać, co walczyć do upadłego. Z determinacją, z takim zaangażowaniem, a nam w tych pierwszych 30 minutach szczególnie takiego przeciwstawienia się temu zabrakło i dopiero gdzieś pod koniec pierwszej połowy ten wiatr w żagle złapaliśmy. Wiadomo, ta przerwa pewnie nie przyszła w najlepszym momencie, natomiast ten początek drugiej połowy też był obiecujący. No tylko, że strzelamy gola na 1-1 i generalnie później znowu nic się nie dzieje przez 15-20 minut i ruszamy. Bo tak się może wydawało wszystkim, że to i tak się uda. No właśnie. Trzeba też powiedzieć, no nam zabrakło trochę szczęścia, bo to co bramkarz wyprawiał, no ale tak bywa, że bramka się liczy. No tam zabrakło. Piłka przekroczy linię i tutaj dokładnie tak. No nie udało się, ale trzeba przyznać, że tej agresywności
i chęci wygrania tych wszystkich pojedynków, to Mołdawia nas trochę przeskoczyła. Gdzieś przeczytałem w jakimś komentarzu, że takim jedynym zawodnikiem, który naprawdę widać, jest takim właśnie Mołdawianinem czy Albańczykiem w polskiej drużynie, to jest Świderski. Ten rzeczywiście wszędzie go pełno, cały czas atakuje, nie odstawia nogi i takich z dwóch, trzech jeszcze... I może by to zaczęło w jakiś sposób grać. No też wydaje mi się, że nie trafił trener Michał Probierz z akurat Patrykiem Dziczkiem w środku pomocy, bo byłem lekko zaskoczony, że to nie Bartek Slisz i kiedy Bartek wszedł na boisko, to wydaje mi się, że to wyglądało lepiej, bo tych piłek zbierał więcej, nie był tak zdenerwowany na boisku. Może dla Patryka to po prostu było jeszcze za wcześnie, żeby w drugim występie jakby stanowić sam za zabezpieczenie całej linii pomocy reprezentacji Polski, bo Piotrek Zieliński to raczej jest piłkarz zorientowany na to, żeby przy piłce coś Sebastian robić. Sebastian Szymański także i tak naprawdę dokładnie. Była taka dziura w środku pola do takiego człowieka od brudnej roboty. Troszkę tak to wyglądało. Dużo odpowiedzialności chyba też po stronie właśnie została zrzucona na Patryka Dziczka, bo nawet z tego, co obserwowałem wczoraj mecz, no to trochę było tak, że Patryk Dziczek został postawiony w takiej pozycji, gdzie on musiał być trochę takim i rozgrywającym, i defensywnym zawodnikiem, który zabezpiecza gdzieś tam linię obrony. I to dochodziło do takich sytuacji, że czasami Piotrek Zieliński musiał wracać, pomagać Patrykowi Dziczkowi gdzieś tam w tej linii odbioru piłki, rozgrywania. Przez to już traciliśmy jednego zawodnika z przodu, więc mi się wydaje, że to ustawienie w meczu z Wyspami Owczymi, gdzie mieliśmy Bartka Slisza i Patryka Dziczka, jednak to lepiej trochę funkcjonowało, bo mieliśmy tych dwóch zawodników defensywnych, którzy od swojej bramki już mogli gdzieś tam tą piłkę rozprowadzać. Tutaj straciliśmy trochę Piotra Zielińskiego, mi się wydaje, w tej formacji ofensywnej. A ja zapytam właśnie o Piotra Zielińskiego, czy udźwignął opaskę kapitańską, czy zaczyna to być taki generał? Mi się wydaje, że tak. Tutaj nie można wszystko, powiedzmy, na jednego zawodnika zrzucać, bo on chciał, pokazywał. Natomiast ja bym wrócił jeszcze do pozycji Dziczka. No, zawsze trener obserwuje i tutaj czasem jest trudny wybór. Tu ta różnica, nie możemy powiedzieć, że była przed spotkaniem taka duża. Jego był wybór. No, okazało się, że może był to nietrafny, ale... Też nie wiemy, gdy była inna sytuacja, żeby tak się stało. Natomiast no, uważam, że też, że my w ofensywie mimo wszystko stwarzaliśmy tę sytuację. Stwarzaliśmy i tutaj małe wsparcie jeszcze, powiedzmy, jeszcze z tego środka, tak jak mówimy, to by na pewno wyglądało to troszeczkę lepiej. Nawet patrzymy na te oczekiwane gole. Polska 2,09, a Mołdawia 0,17, więc no jest różnica znacząca, natomiast to też nie jest do końca usprawiedliwienie, tak? Bo z takimi reprezentacjami jak Mołdawia, mimo że oni napunktowali w tych eliminacjach no ponad stan zdecydowanie, no to powinniśmy sobie radzić, nawet jak nie wykorzystamy dwóch czy trzech sytuacji, to ta czwarta powinna wpaść do bramki i nikt się nie powinien dzisiaj zastanawiać, może nie byłoby to znów zwycięstwo, nad którym byśmy piali z zachwytu, no ale umówmy się, że to nie jest ten etap budowania wykonana reprezentacji. Robota i już. Żeby piać z zachwytu, trzeba gromadzić punkty i tyle. To na tę chwilę jest najważniejsze. To jeszcze krótko, przy kim postawimy plus, a przy kim minus po tym meczu? Jednym zdaniem. Karol Świderski to na pewno największy plus. To jest kolejny raz, kiedy Karol udowodnił, że w reprezentacji jest po prostu niezwykle pożytecznym zawodnikiem, a przy okazji jest takim bardzo chytrym listkiem. Całkowicie się zgadzam z tym. Ktoś jeszcze? A na minus może? A na minus kto po tym meczu? Trudno jedno. Myślę, że defensywa. Tutaj całe to ustawienie można by powiedzieć, że no nie było tak, jak sobie życzyliśmy. Czyli minus na defensywa. Czy może nie mamy problemów z liderami? Czy nie brakuje nam liderów? Bo okej, Piotrek Zieliński z opaską kapitańską. Jeżeli chodzi na boisku, jeżeli chodzi o grę, okej, to jest dla mnie lider, ale jeżeli chodzi o takie liderowanie, czyli powiedzmy pokrzyczeć, gdzieś tam zmobilizować swoich kolegów z drużyny, czy w przerwie nawet płomienna jakaś przemowa, no tego po Piotrku raczej się nie możemy spodziewać. No właśnie, czy to jest problem reprezentacji, brak liderów? Panie Stefanie. Ja bym powiedział, że tu lider to fajna rzecz, ale wydaje mi się, że będziemy mocni, gdy cały blok będzie zorganizowany i wówczas w tym bloku bardzo dobrze zorganizowany możemy sobie zawsze wytypować, albo on sam się określi jako lider. Jeżeli będziemy tylko na jednego zawodnika liczyć, to nie będzie to tak dobrze wyglądało. Nam brakuje, według mnie, to, żeby cała pomoc, linia pomocy była dobrze zorganizowana, żeby było doskonałe zrozumienie, co robią
i wtedy to będzie funkcjonowało tak samo jak obrońcy, bo obrońcy to wiadomo, zrobią błąd, to jest bramka. Brakuje tego, że zawodnicy czasami nie wszyscy z sobą potrafią współpracować. Czyli co, brakuje drużyny? Brakuje takiego monolitu? Troszkę może tak, natomiast no jest lepiej, mam i tak takie odczucie, niż było na koniec kadencji trenera Fernando Santosza, bo tam to już było ściernisko i spalona ziemia i nie widziałem jakiejkolwiek szansy na to, że w tym układzie personalnym to jest w stanie w jakiś sposób się zazębić. No ja będę się trzymał tego zdania, że to są pierwsze śliwki robaczywki, że na razie nie możemy mieć aż tak jakichś bardzo dużych wymagań wobec tej reprezentacji, no bo ona się z samego dna, można powiedzieć, podnosi dopiero. Mamy kilka nowych twarzy, mamy zawodników, którzy rozgrywają swoje debiuty albo drugie spotkania w reprezentacji, no i trudno liczyć, że to od razu się zazębi i trudno liczyć, że od razu nasza reprezentacja będzie wyglądała dobrze. No powinna wyglądać tak, w taki sposób, żeby pokonać tę reprezentację Mołdawii, no ale to już o tym sobie rozmawialiśmy, że tu kilka czynników miało na to wpływ, między innymi szczęście, bez którego chcemy. Ja powiem, że tak, ta współpraca powinna być coraz lepsza, całkowicie się tak. Zgadzam, że to nie z dzisiaj na jutro tego nie zrobimy, ale powoli powinna się kształtować ta linia, powiedzmy, i obrony, i pomocy, i ataku. Jakaś rada, panie trenerze, dla trenera Probierza? Co pan by mu poradził w takim razie taki na już, na ten następny mecz w listopadzie? To jest trudno. Przede wszystkim trzeba znać ten zespół. To trener decyduje, których zawodników sobie dobiera do tego ustawienia systemu, w którym on chce grać. I wówczas do tego można dopiero odpowiednio zawodnikami pracować, powiedzieć, co jest dobre, co jest złe. I tutaj się zgadzam, że ten czas jest jeszcze potrzebny. Ja jeszcze nawiążę do tego, o czym mówiliście, czy to jest najgorsza reprezentacja od czasów trenera Waldemara Fornalika. No, selekcjoner Waldemar Fornalik to z Mołdawią zdobył 4 punkty, a nie 1, więc można odnieść takie wrażenie, że musimy się cofnąć jeszcze dalej, a nie do trenera Waldemara Fornalika. A jak oceniacie Arka Milika? Czy to jest dla was takie rozczarowanie po tych dwóch spotkaniach? No ja bardzo liczyłem na taką sportową złość w tym meczu z reprezentacją Mołdawii, że Arek, biorąc pod uwagę też to, że w Kiszyniowie miał asystę i strzelił gola, że tutaj troszkę więcej tego ciężaru weźmie na siebie. Trener Probierz go bronił po spotkaniu w Torshavn, mówiąc, że tam było troszkę za mało wsparcia ze strony innych zawodników dla Arka. Natomiast no, nie powiedziałbym, że jego ocena się zmienia po tym meczu z Mołdawią. No jedno przepuszczenie, no właśnie, fantastyczne przepuszczenie piłki, to za mało. Przepuszczenie piłki to jest najlepsze zagranie zawodnika w meczu, to znaczy, że nie był to najlepszy występ. Też widzieliśmy, jak się zachowuje Alek. No, nie trzymał tej pozycji, wychodził, mało dostawał piłek, wychodził do tyłu, przez to ułatwiał przeciwnikowi tą grę też. Ale może miał takie zadanie, że ma wychodzić tam na plecach, przyjąć tę piłkę na środku i potem pobiec do ataku. No generalnie jak grasz na dwójkę napastników i masz wokół siebie orbitującego gdzieś Karola Świderskiego, który jest raczej piłkarzem ruchliwym bardziej i uczestniczącym bardziej w grze, to wydaje mi się, że ta dziewiątka, czyli Arek Milik, to powinien być raczej zawodnik, który porusza się w obrębie 16 metra. Nie mówię, że stoi w polu karnym, natomiast nie schodzi do boków, nie szuka gry, tylko stanowi jakby taką podporę dla tego, co będzie robił za jego plecami Karol Świderski, więc nie wiem, czy to był dobry pomysł, po prostu szukanie gry gdzieś. No ale być może to były też to, co dostał takie polecenia, być może od trenera Probierza i to je realizował. W każdym razie na pewno nie udało mu się za bardzo. To na tak pewno tym zgrupowaniem nie zbliżył się w naszych oczach do miana następcy przyszłego Roberta Lewandowskiego, bo wiemy, że Robert też powoli już przebąkuje o tym, że jego warta w tej reprezentacji będzie powoli przemijać. No i myślę, podobnie że, jak Wojtek Szczęsny. No właśnie, myślę, że najpóźniej w czerwcu to my będziemy musieli się zacząć zastanawiać nad tym, czy na dłużej po prostu nie zagościmy na takim bardzo przeciętnym poziomie europejskim. Jaką reprezentację chcielibyście zobaczyć w meczu z Czechami? Wyobraźmy sobie, że gramy z Czechami o wszystko. Co trzeba zmienić na teraz, na już, żeby ten mecz z Czechami zupełnie inaczej wyglądał niż dotychczasowa gra reprezentacji Polski? Bo myślę, że no na pewno zmienić trzeba dużo,
ale przede wszystkim to, co no, przychodzi do głowy na, od razu, no, to jest ta agresja. To jest ta agresja na boiskowa, nawet patrząc na ten mecz z Mołdawią, jedna żółta kartka przeciwko sześciu ze strony Mołdawii. I to jest to, co też mówiłem o tych liderach, że brakuje zawodników, którzy krzykną, którzy gdzieś tam szarpną swojego kolegę z zespołu. No właśnie, czy bardziej agresywna gra, bardziej taki monolit, stworzenie drużyny, a nie gdzieś tam pojedynczych liderów, czy to jest taka rzecz do poprawy na mecz z Czechami? Panie trenerze. Na pewno, jeżeli zespół będzie bardzo dobrze zorganizowany, to jest podstawa. I tutaj musimy przede wszystkim też na linii obrony, bo zupełnie inaczej będzie nam się grało, jeżeli obrońcy będą grali dobrze, nie będziemy tracili, to wtedy ta linia ofensywna będzie zupełnie inaczej wyglądać. Te piłki, myślę, że powinniśmy jak najszybciej spróbować też przez dwie linie zagrać szybko, tak jak mówiliśmy, że czasami Alka brakowało, to żeby ktoś inny tam był, żeby ta ofensywa była zupełnie inaczej wyglądała. Uważam, że Czesi nie są tak mocni. Nie będzie to zresztą bardzo łatwe, to będzie bardzo trudne spotkanie. Jeżeli dobrze zagramy od tyłu i będziemy wierzyli w to, że możemy zagrać ofensywnie jeszcze lepiej, to wtedy będzie wyglądało dobrze, bo w ofensywie stać nas na to. No to co trzeba zmienić, Hubert, w tej ofensywie? No bo ja trochę z panem Stefanem się nie zgodzę, no bo jednak jak w tym meczu z Mołdawią mieliśmy Jarka Milika i Karola Świderskiego, mieliśmy do tego Wahadła, no to nie wyglądało to dobrze ofensywnie. Oczywiście mieliśmy takie momenty, gdzie no, przyciskaliśmy Mołdawię tuż do własnej bramki, no ale jednak z tego niewiele wychodziło. To były strzały czasami też nieprzygotowane, źle rozegrane technicznie, na przykład tak jak miał Buksa, który będąc na dalszym słupku uderza na dalszy słupek, gdzie mając kompletnie całą bramkę. No właśnie, co trzeba zmienić w ofensywie? No będziemy mieli przede wszystkim, tak myślę, Roberta Lewandowskiego jako grot tej formacji ofensywnej. To już zdeterminuje zmiany. Wydaje mi się, że Robert otoczony Sebastianem Szymańskim i Piotrem Zielińskim, którzy za jego plecami będą grali, po prostu będzie miał więcej też takich sytuacji i w ten dział kreacji będzie pracował troszkę lepiej. Natomiast no, nie oczekiwałbym, że w tym meczu z Czechami przeobrazimy się jako reprezentacja w jakąś zupełnie inną drużynę. Wydaje mi się, że to powoli, kroczek po kroczku będzie szło do przodu, oby szło do przodu. Wierzycie w awans do Euro? Musimy wierzyć. Naprawdę, bo jeżeli powiedzmy spojrzymy to na to, a jakoś to będzie, no to chyba nie tak. Każdy z nas dopinguje tą reprezentację, chce, żeby dobrze grało, a poza tym uważam, że mamy zawodników na to, żeby to się stało. No wierzyć wierzę, bo jak to się mówi, ambicja ostatni bastion porażki, natomiast ja zadałbym sobie pytanie, jeśli już się zakwalifikujemy, to tak nie wiem do końca, po co mielibyśmy awansować. Po to, że nasza drużyna z tego brzydkiego kaczątka przemieni się w pięknego łabędzia. No oby. Różne rzeczy w piłce nożnej się dzieją, natomiast też nie wiem, czy po prostu ta przebudowa reprezentacji nie wymaga tego, że... I czy lepiej by nie było, jakbyśmy po prostu w spokoju już zaczęli się przygotowywać do eliminacji Mistrzostw Świata, a nie znowu myśleć o tym, że jest tutaj światełko w tunelu i może jeszcze Hubert, byśmy... Absolutnie się z tobą nie zgadzam. Trzeba grać tu i teraz o najlepszy wynik. Nie można liczyć na to, że za dwa lata będzie lepiej. Jeżeli mamy budować, zacznijmy budować już teraz i koniec, kropka. Jak się coś uda, to fajnie, jak się nie uda, to trudno, ale nie można myśleć sobie, a może za dwa lata, a może już za cztery lata Polska będzie mistrzem nie świata. Nie no, żebyśmy się dobrze zrozumieli, też kibicuję, też trzymam kciuki, natomiast no, na razie to jest wielki plac budowy. A ja też uważam, że mamy taki potencjał. Ja też się zgadzam. Na pewno potencjał do tego, żeby z tej grupy, no już pewnie będzie trudno, ale żeby awansować do Mistrzostw Europy, to na pewno taki potencjał mamy. Panowie, dziękujemy. Hubert Bugaj, TVP Sport, Stefan Majewski, były reprezentant Polski, były selekcjoner, wiceprezes Krakowi. Kraków, dziękujemy.